Cześć, cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj coś, na co część z Was czekała. Już zapowiadałam od dawien dawna. Mianowicie zaproszenia ślubne. Zaproszenia są zrobione na bazach z rzeczy z papieru, opakowane w koperty, też rzeczy z papieru śnieżno-białe. Kartki są 14 na 14, a koperty chyba 15 na 15, więc tak. Ozdobione kolekcją Złota Dama od Paper Heaven i tekturkami Craftuli i folią do złocy. W zasadzie tak myślę, czy tam coś jeszcze wrzuciliśmy. Aha, jeszcze jest taka taśma ozdobna z Brodera. No i tak. Jak sobie otworzymy. Tak, o właśnie, jeszcze są serwetki. Dobra. To tyle. Taki rąbek tajemnicy. I jeśli pamiętacie mój filmik zakupowy z tą kolekcją papierów, to ja mówiłam, że każde zaproszenie będzie inne. To znaczy, nie kupowałam papierów, jakby jednego wzoru papierów i nie robiłam wszystkich zaproszeń takich samych, tylko w zasadzie każdy wzór jest powtórzony chyba 3 razy, bo tak mi wyszło z dwóch bloczków papieru i tak to. Jakby to jest jakby cała ilość tych zaproszeń. Więc po prostu każdy wzór był 3 razy powtórzony. Ale poza tym, jakby tych wzorów jest całkiem sporo, już w sumie to nie pamiętam, ile jest, około 8 powiedzmy. Myślę, że dodaje to uroku tym zaproszeniom. I też. Jak kupowałam te papiery, to myślałam, że właśnie część będzie w takie wzory, właśnie, że z jednej strony będzie tam, nie wiem, biało-złote, w sensie, że jedno zaproszenie będzie tam jakieś biało-złote, tak jak jest ten papier, a inne będą miały te motywy kwiatowe, ale tak jak sobie rozłożyliśmy te papiery i zaczęliśmy przymierzać, które wzory nam się podobają. No to stwierdziliśmy, że w zasadzie wszystkie biało-złote są super i że chcemy właśnie w tym kierunku iść. Dobra. To może zacznę Wam je pokazywać. Czyli mamy tak, mamy białą bazę. Mamy potem podniesione na dystansie. Nie wiem, tu jest jakaś tekturka czy jakiś papier techniczny. I na to jest papier skrapowy. Z drugiej strony jest ten sam wzór, co na przodzie, tylko już przyklejony jest na płasko. Następnie jest serwetka, która też tutaj w centralnym miejscu jest, po prostu ma warstwę papieru podniesioną. No i na to mamy tekturki Craftuli. Niestety nie pamiętam numeru, więc trzeba sobie sprawdzić w moich albo na stronie Craftuli, albo sklepiku Gosi, albo no u mnie po prostu w zakupach. Na pewno te tekturki się pojawiły w czerwcowych zakupach moich. Sukienka, jak zobaczycie, ona jest troszeczkę pozłocona. Po prostu potapowałam klejem i odbiłam folię do złoceń. I folię do złoceń zobaczycie też tutaj na brzegach. To jest pen do złoceń z Action i ta sama folia do złoceń. No i akcent kolejny złoty jest jeszcze tutaj papier lustrzany, a to jest wstążka z drukarki Bradera. I w zasadzie tyle filozofii. Jeśli chodzi o środek, to tutaj jest wkładka,
Zwykła kartka, no taki papier normalnie do druku, jest złożony. Na jednej stronie jest treść jakby zaproszenia, na tej, a tutaj jeszcze jakiś tam tekst. I to, co jest warte może uwagi, to to, że ta kartka jest w zasadzie tutaj przyklejona taką taśmą, po prostu paskiem taśmy dwustronnej. Także jak otworzymy sobie, jak sobie nawet weźmiemy tylko brzeg, to po prostu przez to, że tą górną stronę mamy jakby przyklejoną, no to jeżeli ja sobie pociągnę, to mi się to od razu otworzy, będę widzieć środek tej kartki, a nie będę musiała już tam nic, jakby wiecie, drugi raz otwierać. No, tylko wysłowić się nie mogę. Choroba mi się na mózg rzuciła, ale dobra. Dobrze, no to jest jeden wzór. Tutaj jest kolejny. Też tutaj widzę ten sam, więc odłożę. Jest kolejny. Nie każda sukienka jest jakby taka sama, nie każda ma tyle samo złota na sobie. Raczej no, potapowałam je różnie i po prostu w zależności od tego, jaka mi się trafiła strona na tło, taką sukienkę przyklejałam. Czyli na przykład tutaj mamy bardzo, w sumie taką ubogą, no nie, taka jasna strona bardzo, dlatego sukienka jest, no jest bardzo taka złota, ozdobna. Jeżeli trafia się strona, która jest już sama w sobie bogata, no to wtedy ta sukienka jest taka dość, no już uboga, dość. Mi się znowu wzór powtarza. Okej, dobra, jeszcze jeden widzę. Tutaj na przykład do tego wzoru ja nie byłam przekonana, jak tak oglądałam sobie papiery. Raczej spodziewałam się, że użyję drugiej strony, ale koniec końców okazało się, że jest całkiem ładna. Tutaj już też widzę, że ten sam. To chyba też ta sama. Tutaj też się powtarza. No, myślę, że tu już. A, jest jeszcze jeden, właśnie. Jeszcze jest ten. Takie napisy. Bardzo, bardzo mi się podoba ten papier. Fajny. No, i tutaj chyba już nie będzie nic nowego, wydaje mi się. No to. Tak, widzę, żeby się w kadrze tutaj nie mieszczą, ale to nic. No, każde widzieliście. Bardzo jestem ciekawa, jak Wam się podobają. Widzę, że naprzód mi trafiły te same. No, akurat mówię, że to są akurat chyba dla babci. Mi się kojarzą takie trochę babcine wzory. Ale tak. Ciekawa jestem, jak Wam się podobają. Czy używaliście kiedyś tekturek na zaproszeniach? Pewnie to dość drogi interes. W sumie taka tekturka około 5 zł kosztuje. No, na pewno jakby się miało zrobić hurtowe ilości, no to koszty wysokie. Ale to nic. No, dobra. Widzę, że się znowu pożegnać nie mogę i mi się przedłuża. Także ja już tyle. Tyle. Projektów ślubnych prawdopodobnie jeszcze będzie ciąg dalszy. No, ale na razie tyle. Dzięki za uwagę. Dzięki za ciepłe słowo, za lajka, za subskrypcję. Za komentarz. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Pa, pa!